Emocje wyborcze w wielu miejscach opadły, ale nie wszędzie. 4 listopada mieszkańcy niektórych miast znów będą musieli iść do urn wyborczych. Jak pokazują nieoficjalne wyniki wyborów, druga tura odbędzie się m.in. w Bielsku-Białej, gdzie Jarosław Klimaszewski będzie konkurował z Przemysławem Drabkiem. W Bytomiu obecnie urzędujący prezydent Damian Bartyla zmierzy się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Mariuszem Wołoszem. W Dąbrowie Górniczej Marcin Bazylak stanie w szranki z Robertem Warwasem. W Mysłowicach niespodzianka. Do drugiej tury nie przeszedł dotychczasowy prezydent Edward Lasok. O fotel prezydenta powalczą Dariusz Wójtowicz i Wojciech Król. W Rudzie Śląskiej bezpartyjna Grażyna Dziedzic o kolejną kadencję powalczy z kandydatem PiS-u Markiem Wesołym. W Świętochłowicach Dawid Kostępski będzie musiał zmierzyć się w drugiej turze z Danielem Begerem. W Zabrzu Małgorzata Mańka-Szulik rywalizować o fotel prezydenta będzie z Agnieszką Rupniewską, a w Żorach Waldemar Socha o prezydenturę powalczy z Anną Gaszką. Dla mnie największą niespodzianką zdecydowanie to miasto Zabrze i pani prezydent Mańka-Szulik, która od zawsze wydawała się takim prezydentem niezatapialnym, troszkę jak Frankiewicz w Gliwicach, a jednak poległa z osobą dużo młodszą. I myślę też tutaj ten młody elektorat i niewykorzystanie narzędzi takich jak social media w kampanii spowodowało tą porażkę. Ale nie tylko Zabrze. Tak naprawdę dla mnie zaskoczeniem również jest Dąbrowa Górnicza, jednak Czerwone Zagłębie i kandydat PiS-u, pan poseł Warwas, który w ostatniej chwili wszedł do gry, jednak zajął drugie miejsce. Wśród niespodzianek wymieniane są także Mysłowice. Przypomnijmy, że to nieoficjalne wyniki wyborów. Na oficjalne rezultaty poszczególnych kandydatów jeszcze kilka dni przyjdzie nam poczekać.